Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś uprawiam pod kukurydzę. Tutaj drugi raz ruszam, bo tu są straszne bryły i tylko po wierzchu, bo wczoraj musiałem naprawdę głęboko robić. Uprawiam Kubotą M7 173 KVT. Dzisiaj mamy ostatni dzień na testach ją. Nie jest to najbogatsza możliwa wersja i najmocniejsza aktualnie w gamie Kuboty. Tu już mamy ten największy tablet, czyli nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych komputerów. Jeżeli mamy maszyny Kuboty albo chyba Kvernelanda też, to wtedy po prostu wszystko w tym komputerze mamy. No to jest pełny automat. Wszystko mamy w joysticku i bez sprzęgła jeździmy tym ciągnikiem praktycznie. Tutaj mamy podnoszenie, hydraulikę, załączanie napędów z tyłu, tylko jeżeli zmieniamy kierunek jazdy, trzeba przytrzymać taki przycisk. Tutaj jest pod kciukiem. Jeżeli po drodze jedziemy, żeby odciążyć skrzynię, to przytrzymujemy, żeby nią nie hamować. No, mi ciągnik bardzo się podoba, poza wyglądem z tyłu, ponieważ jakoś te światła do mnie nie przemawiają. No i tu mam tempomat ustawiony pod tym przyciskiem i po prostu jak ruszam, to go załączam, jak dojeżdżam do końca, to klikam jeszcze raz i rozłącza mnie wtedy i wtedy mam sterowanie gazem nożnym. No to jest praktycznie nowy ciągnik, bo ona tam ma 100 godzin chyba przepracowane, namieniał dopiero 4,5 godziny przerobiliśmy. Też nie mamy za bardzo w czym jej testować aktualnie, bo no, pod kukurydzę tylko nią sobie uprawiliśmy, tam 4 hektary. No miała być wcześniej, ale u nas też no, przepadywało dość mocno, to też nie chcieliśmy w Błocie robić, już większość swoim uprawiliśmy. Tu miała być melisa, jednak jej nie będzie. Wyjdę na zewnątrz, bo wczoraj też próbowałem coś nagrać, ale strasznie wiatr był. To wam zaraz pokażę, jak ona się prezentuje. Nie wygląda na długą, ponieważ jest bardzo wysoka, bo jak ustaliliśmy koło naszego John Deere'a, no to byliśmy pewni, że będzie krótsze. Ona jest nawet dłuższa, no i jest dużo wyższa, się dużo wyżej siedzi. Tu nie ma takiego typowego rewersu, tylko klikamy do przodu i wtedy mamy przód, ewentualnie do tyłu. No ale tu mówię, żeby lepiej tym joystickiem sterować. Ona tak się prezentuje na zewnątrz. No jest naprawdę kawał ciągnika. Koła to są 650, więc też bardzo szerokie. No mi jedynie co, no to się ten tył nie podoba, te światła jakoś do mnie nie przemawiają. No i też drzwi są już, że cały bok, no to jest, są jedne drzwi. Tu tam mamy szyberdach, myślałem, że go się nie otwiera, ale jednak się otwiera. I tu mamy takie sterowanie. Tu chyba areał, jaki przerobiliśmy. Tu mamy sterowanie hydrauliką, o, i w ten sposób sobie po prostu wrzucamy. No jest masa opcji. No to jest akurat, to tu jak wejdziemy, to wtedy mamy to sterowanie. Czy jesteśmy na drodze, czy na polu. Tutaj właśnie mamy przełączenie albo na 50 km na godzinę maksymalnie, albo na 20, możemy sobie zmniejszyć na żółwiu. No i tutaj sterowanie podnośnikiem. O, nam przerzuciło właśnie. I wtedy przerzucamy sobie w ten sposób. Nie no, ciągnik jest naprawdę fajny, mi bardzo się podoba. Jedyne co mi się nie podoba, to cena tego ciągnika. Bo aktualnie w tej chyba najbogatszej wersji to wychodzi 650 netto, no więc cena to jest zabójcza, jak za ciągnik 170 koni. No już wiadomo, że tutaj jest ta skrzynia pełnia automatyczna, bo jeżeli byśmy chcieli na tej chyba power shifcie, jeżeli się nie mylę, no to wtedy też jest spora różnica w cenie, jest sporo tańszy ten ciągnik. No ale mimo wszystko net to chyba wtedy 550 netto, to jest około chyba 100 tysięcy różnicy. Wiadomo też w zależności, bo tu jest przedni wałek, bo jest ten większy tablet, może być mniejszy, 7-calowy, ten jest chyba 12.
jest pełne doposażenie, no. Możemy sobie maszyny programować, jak mamy na broni aktywnej, że nam rozłącza wałki przy podnoszeniu, no jest naprawdę masa opcji. No ale to my też tam w agregacie, no to też się nie będziemy tego uczyli. No i teraz właśnie rozłączam tempomat, unoszę, przytrzymuję ten przycisk z tyłu i mnie przerzuca. No mi się bardzo właśnie w tych nowych ciągnikach te podłokietniki podobają. No tylko tak jak mówię, no u nas to najwięcej pracują te małe ciągniki, no nie ma co się oszukiwać, duży to u nas tylko do pługa, do siewnika i tyle popracuje. Ewentualnie przy, no, przy odwozie zboża, no a tak to, no, to nie oszukujmy się, no te małe tam biją godziny przy opryskiwaczach, rozsiewaczach, pieleniu i czy sianiu nawet. Wiem, że Kubota też dużo na testy właśnie udostępnia ciągników, tam jest też M4 u nas w okolicy gdzieś zawieźli, to śmiało tam można pewnie dzwonić, żeby dali. No ja bym jeszcze chciał na testy worce, żeby sprawdzić, jak jest rzeczywisty uciąg ciągnika, bo wiadomo, te nowe ciągniki, no to przez ten DPF i AdBlue też są sporo pewnie dławione. Będziemy mieli orkę po offsie, więc no pewnie też nie będzie takiego obłożenia na testy. No teraz też tylko właśnie na 2 dni dostaliśmy z tego względu, że jest dużo chętnych. A każdy test chce teraz sobie przetestować, jeżeli ma pracę. No i też tu usunęli wszystko, nie ma żadnego z góry sterowania radiem. Wszystko mamy tutaj pod ręką, z tyłu wtyczki, nawiewy tak samo. Przyjechał i zaraz tu będziemy siać. Tak jak mówiłem, no tu już nie będzie melisy, będzie jednak kukurydza. Chcemy przeczekać ten rok, zobaczymy, nie to wsiejemy na jesieni lub na wiosnę. Zobaczymy, jakie te ceny będą. No w przypadku ziół, no mówię, no jest za dużo zmiennych po prostu. Opał, prąd, do tego jeszcze skaczące ceny. Także myślę, to wszystko w tym odcinku. Też chyba nagram prezentację. Też zapraszam na TikToka, bo tam też wrzucam trochę więcej filmów takich urywkowych. Farma Ziółko bez polskich znaków. No. I zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!